do piłki nożnej w Kraśników do przepięknego popołudnia. Dzień Nauczyciela przy okazji. Wszystkiego najlepszego dla nauczycieli. Szanowni Państwo, przed nami zawody Mistrzostwa III Ligi Polskiej grupy czwartej. Za chwileczkę na Morawie zmierzą się drużyny Stali Kraśnik i Stali Rzeszów. A oto składy obu drużyn. W drużynie Stali Rzeszów wystąpią z numerem 25 w bramce Leonid Oczynaszenko, numer 7 Piotr Ceglarz, numer 9 Łukasz Zagdański, numer 14 Łukasz Mozler, numer 16 Damian Nowacki, numer 17 Julian Pawrowski, numer 18... Było blisko dzisiaj zdobycia kompletu punktów. Czujecie pewnie niedosyt? No na pewno czujemy dużo niedosyt, bo jak się prowadzi 2-0, to na pewno strata punktów w 15 ostatnich minut boli. Tym bardziej, że wielu obserwatorów tego meczu uważa, że karnego nie było. Ale my na pewno powinniśmy ze swojej strony strzelić na 3-0, bo mieliśmy ku temu sytuację i zakończyć ten mecz. No, jeśli się nie strzela, to przeciwnik taki jak Stal Rzeszów do końca będzie dążył do wyrównania i tak się stało niestety. Na pewno zabrakło u nas tej ławki szerszej, bo Stal wprowadziła zawodników świeżych. U nas widać było w końcówce już braki sił i te pojedynki 1-1 w bocznych sektorach przegrywaliśmy. Dużo dośrodkowań, po jednym padła bramka. No, ten karny, nie chcę nawet komentować, no ale na pewno troszkę też z własnej winy te punkty straciliśmy. Przede wszystkim musimy patrzeć na siebie. Jasne. Przed rozpoczęciem sezonu brałbyś w ciemno te punkty zdobyte w tych ostatnich meczach z tymi ciężkimi przeciwnikami? No, brałbym w ciemno, bo je zdobyliśmy. No. Z tymi ciężkimi zdobywamy punkty. Na pewno ten dorobek punktowy jest niezły. Należy żałować tylko tych punktów straconych na wyjazdach z Sołą czy z Połańcem. Chociaż Połaniec grał dobrze. No z Sołą przede wszystkim. No, mówię, punktów jest tyle, ile się uzbiera. Zawsze pewnie jest każda drużyna, która żałuje jakiegoś tam meczu, dopisuje sobie punkty. Niestety punktów się nie dopisuje. Ile się zdobywa, tyle jest. No. Myślę, że tych punktów nie mamy. Znaczy, nasz dorobek nie jest zły, ale mógłby być jeszcze lepszy. Jasne, dziękuję Ci bardzo.